No trzeba wrzucić 2 złote. Wypada. Jak wypada? Wypada. Nie działa? Panowie radni, może ktoś się... A to radni Rady Miasta. A państwo skąd jesteście? Z daleka. To Gdańska. Właśnie zainstalowaliśmy co? Super taletę za ile? Jest tam ktoś? 200 tysięcy, najnowsza taleta. A, jak tam nie, ja mam 2 złote, teraz. Panowie, ale po złotówce. No, prosimy. Nie, bo wypada. Wypada? No. Wypada. Kurczę. A wiesz co jest najgorsze? Stoją ludzie, nie? Przepraszam, jak naiwni, popali się, że jest zajęte. A nie jest zajęte, tam nikogo nie ma. Ale zgadzajcie, no skąd wiemy? Halo? Jest tam ktoś, proszę się odezwać. Może trzeba pogotowie wezwać. Proszę się odezwać, może ktoś sętlał tam. Jakby było wolne, to by było zielone światełko. A skąd państwo jesteście? Z jakiej miejscowości? Z Gdańska, no, nadmorska miejscowość. Ty, może kluczykiem otworzymy to. No nie możemy się włamywać, wiesz, bo później wiedziałem, że... No ale to miejskie, to rady miasta chyba mogą, czy nie? Ale tam jakiś... Nie, bo będziesz miał to wszystko uwiecznione i będzie, wiesz... I co będzie? Jakby woda. Ale to tam. Tak moglibyście czekać ile jeszcze? No, do rana, nie? Nie wytrzymali, po trzech już pójdzie. Ale numer. Ale przepiękna jest tak z zewnątrz, nie? No. Wizualnie naprawdę. Tutaj właśnie jest strzałka i szukamy, wie. Nawet nie wiedziałem, że to jest... A wie pani, ona jest taka trochę full wypas, tam wszystko robią, nie? Wszystko. No. Pamiętacie panowie, w którym roku było to postawione? W tym. Teraz w tym. Chciałeś powiedzieć, że się zamortyzowało? Panie radny? Nie, już mam nazwę dla tych, ale... Jaką? No? Poza kamerą powiem. No proszę, panie radny, jaką? Jak to chrzcimy? Otwierać. Policja. Albo przynajmniej powiedzcie, czy tam ktoś jest, bo się czerwone światło. Zobaczymy, czy się uda. Pan radny. Tutaj była taka karteczka out of order, nie? No to ja bym jeszcze zrozumiał, ale tu nie ma nic kompletnie. Słuchajcie, ten przycisk czerwony najbardziej ludzi myli. Bo ludzie myślą, że to jest zajęte. Długo państwo tu stoicie? Już ponad 20 minut. Część zdążyła skorzystać pod tą tują. No tak, tam zrobić, no ja tam nie pójdę. O, następna idzie tutaj do kolejki. To jest do korzystania. Nie no, panowie, prosta rzecz. Prosta rzecz. Nie powinien się ten przycisk świecić, jak nikogo nie ma. Chyba, że ktoś tam zemdlał i źle się czuje i pukamy tutaj. Bo państwo czekają ponad 20 minut. Mamy piękną taletę, która. Zawsze można po straszku zadzwonić, bo kto wie, może tam ktoś leży. Wstyd, po prostu jest wstyd. Stali tu ludzie ponad 20 minut i się nie doczekali. Pali się lampka, że jest zajęte i myśmy się tylko wstydli jako mieszkańcy tego miasta, jako radni tego miasta. Wstyd, jeszcze raz wstyd. Nie ma nikogo. Ja wiem, czy mam taki długi klucz. Kolega robi włam. Jaki włam? Puścimy was, działalność zaoszczędzicie. Nie mam takiego drugiego klucza jak pan kolega, jak miał nasz kolega. I to proszę państwa, niewidzialna ręka rynku. Rynku. Yes. Ale ładna taleta. Panowie, jak się podoba? O, nie będzie też widać za kamerą przez lustro. Słuchajcie, ja nie mogę pojąć jednej rzeczy. Dlaczego tam się pali lampka, że jest zajęte? Nie? Skoro jest nieczynny, powinna się palić lampka, że jest nieczynny. Weź spuść wodę, zobacz, czy jest woda. Wszystko działa. A pamiętasz, a mówiłeś, że jak wody nie ma, to się automatycznie tak, no tak, nam taką informację nam przekazywano. Zobaczmy, co tu jeszcze. Suszenie? Nie, no bo na wodach, ale gdzieś. No tak, na wodę. Jest papier, jest mieszaczek, także wszystko bardzo ładnie. Luksus full wypas, panowie. Kamera monitoringu. Nie, to czujnik tylko niestety. Antywłamaniowy. No cóż. 20 minut można korzystać za 2 złote. Panowie, to jaki komentarz dla naszych wodarzy na koniec dzisiejszego naszego spotkania w tym przymim miejscu? Kolejny wstyd. Wstyd dla przed turystami, wstyd dla gości, tych, którzy chcą skorzystać z toalety. No. Co tu dużo mówić, fakty mówią same za siebie. Nie, możecie ustalić, może my też możemy ustalić w zasadzie w trybie interpelacji. Kto za to odpowiada? W Urzędzie Miasta osobiście. No chyba trzeba. Chyba trzeba. A tutaj jeszcze numer alarmowy 112. To co panie radny? Ja jutro złożę interpelację. I myślę, że naprawdę więcej nadzoru przez wiceprezydenta. To co, spuszczamy na koniec wodę nad tym tematem? Słuchajcie, tu jest żądanie pomocy. Ja no to lepiej, nie, lepiej nie, bo nie wiemy, co się stanie. Żeby policja... Może to jest funkcja autodestrukcji. Panie radny, spuszczamy wodę i kończymy program. Spuszczamy wodę i... Przydałoby się może. Cisza nad tym tematem, naprawdę. No.